Czy chrześcijanin posłuszny Duchowi Świętemu może mieć jako swoje hobby myślistwo, granie w gry komputerowe, narciarstwo, strzelectwo, sportowe, uprawiać boks, ćwiczyć karate, jeździć konno, uprawiać szeregierkę? Czy są sporty lepsze i gorsze dla chrześcijanina? Istnieje coś takiego, że jest coś czarne i białe, jest coś grzechem i niegrzechem. Es gibt aber auch einen Bereich, ich nenne ihn mal eine Grauzone, wo wir mit unserem persönlichen Gewissen entscheiden müssen, was wir tun können oder nicht. Ale jest też w Biblii takie coś, co bym nazwał sferą szarą, co, gdzie naszym sumieniu musimy zadecydować, czy to coś uczynimy, czy nie. Ich möchte ein Hilfsmittel geben, wo wir für uns erkennen können, was wir uns erlauben oder nicht. Ich habe nam dać taką rzecz, środek pomocniczy, który nam pokaże, czy coś jest nam czy dozwolone, czy to jest dozwolone, czy nie. Dazu lese ich drei Stellen aus Römer 14. I do tego przeczytamy trzy miejsca z Rzymian 14 rozdziału. In diesem Kapitel ging es darum, ob die Juden Speisen zu sich nehmen konnten oder nicht, die vorher mal verboten waren. W tym rozdziale chodzi o to, czy Żydzi mogli teraz spożywać jakieś pokarmy, które przedtem były zabronione. Als erster Punkt Römer 14, Vers 6, in der Mitte. Pierwszy punkt to jest Rzymian 14, rozdział 6, wiersz po środku. Denn er dank sagt Gott. Gdyż dziękuję bowiem Bogu. Wenn ich Sport treibe, kann ich dafür Gott danken, in dem welchen Sport ich ausübe. Jeżeli uprawiam sport, czy ja za to, co czynię, mogę Panu podziękować? Wenn ich das kann, ist das ein erster wichtiger Punkt, kann ich machen. Jeśli to potrafię, to jest to pierwszym ważnym punktem, że wtedy mogę to czynić. Zweiter Punkt, Vers 13. Drugi punkt jest wiersz 13. In der Mitte, dem Bruder nicht einen Anstoß oder ein Ärgernis zu geben. W pośrodku 13 wiersza, aby nie dawać bratu powodu do upadku lub zgorszenia. Den Sport, den ich ausübe, verleitet dieser Sport jemanden zu sündigen. Czy ten sport, który uprawiam, czy on kogoś do tego prowadzi, że ten brat zgrzeszy? Bin ich darin ein gutes Vorbild oder nicht? Czy jestem w tym dobrym przykładem, czy nie? Das bedeutet nicht, dass jemand anders zu mir sagt, du bist mir ein Anstoß. To nie oznacza, że ktoś inny przyjdzie do mnie i powie mi, ty jesteś dla mnie zgorszeniem. Sondern ich selbst muss überlegen, ob ich nicht jemanden durch meine Sportart zur Sünde verleite. Lecz ja sam muszę się zastanowić nad tym, czy przez ten sport, który uprawiam, czy ja przez to kogoś nie popchnę do grzechu. Der dritte Punkt ist in Vers 19. A trzeci punkt jest w wierszu 19. Also lasst uns nun dem nachstreben, was zum Frieden und was zur gegenseitigen Erbauung dient. Dążmy więc do tego, co służy ku pokojowi i ku wzajemnemu zbudowaniu. Wir müssen uns fragen, ob der Sport, den ich ausübe, mich zum Herrn hinzieht oder vom Herrn wegzieht. Musimy się zadać sobie to pytanie, czy ten sport, który uprawiam, czy on przyciąga mnie do Pana, czy on oddala mnie od Pana. Und das ist eine ganz persönliche Frage. I to jest bardzo osobiste pytanie. Und ich kann keinem anderen auferlegen, was ich für mich festgestellt habe. I ja nie mogę nikomu innemu narzucić to, co ja sam dla siebie rozpoznałem. Und dann zu der Frage, gibt es schlechteren oder besseren Sport für Christen? I pytanie, czy są jakieś lepsze czy gorsze sporty dla chrześcijan? Ich möchte das mal so formulieren, schlechter Sport ist der, der mich vom Herrn abzieht, weil es für mich wichtiger ist als der Herr selbst. Chciałbym to tak sformułować. Ten gorszy sport to jest ten, który odciąga mnie od Pana, dlatego że ten sport staje się dla mnie ważniejszy niż Pan.
In 1. Timotheus 4, Vers 8 wird gesagt, dass die leibliche Übung zu wenigem Nutze ist. W 1. Timotheusza 4, 8 jest powiedziane, że cielesne ćwiczenie do niewielu rzeczy jest pożyteczne. Das heißt nicht, dass sie zu nichts Nutze ist, aber zu wenig Nutze. To nie znaczy, że one jest do niczego przydatne, ale do niewielu rzeczy. Und Gott hat den Menschen geschaffen, damit sich bewegt. A Bóg człowieka stworzył, aby się ruszał. In Deutschland gibt es ein Sprichwort, das heißt, wer rastet, der rostet. Aber ich weiß nicht, wie es polnisch heißt. Niemiecki jest... Takie, jest takie przysłowie, że jeśli ktoś nie rusza, to wtedy on zaczyna drzewieć. Also zusammenfassend, diese drei Punkte in Römer 14, wenn wir uns fragen in der Sportart, więc streszczając te punkty z Rzymian 14, jeśli się pytamy, jeśli chodzi o ten sport, który mamy uprawiać, jeśli z serca mogę Panu za to dziękować i rozpoznaję, że mi to dobrze służy, und mich nicht vom Herrn abzieht, jeśli mnie to nie odciąga od Pana, dann kann man das tun. To wtedy można to uczynić.